uprawiam malarstwo figuratywne, wszystko ma ręce, nogi, oczy, wszystko ma ręce, nogi, oczy w tym miejscu, w którym powinno mieć. Bliska jest mi taka definicja artysty, jaką mówi Krzysztof Majszak, aktor, że górnik daje węgiel, a chirurg daje zdrowie, krowa daje mleko, a artysta daje poruszenie. I jak o tym myślę, myślę, że taką cechą artystów zaangażowanych w rozwój tego wszystkiego była otwartość na eksperymentowanie i jakieś takie poszukiwanie nowych form. Ja jestem jak najdalej od tego. Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych, malarstwo, w pracowni profesora Misiaka na krakowskiej ASP, która jest bardzo taką szkołą konserwatywną, więc jesteśmy tak daleko od awangardy, jak tylko można. Chociaż, nie wiem, może się mylę. Myślę sobie jako artystce ludowej. Dlatego podkreślałem tą indywidualność, bo jeśli ty zrobiłeś coś, spaceruję, prawda, to dlatego, że musiałeś zwalczyć tego, co ci ten bierny profesor mił do głowy. Okej, coś tam.